Przy zamówieniu na oficjalnej stronie producenta wpisz kod rabatowy MAXIEKU TUTORIALS. Uzyskasz 5% rabat oraz przyczynisz się do rozwoju kanału. Witam. W drugim poradniku serii obsługowej postaram się przybliżyć podstawowe funkcje w programie MAXIEKU oraz pokażę, za co odpowiedzialne są konkretne ikony. Zaczniemy od pierwszego okna, które ujrzymy po uruchomieniu oprogramowania. Wyświetlą się tutaj wszystkie obsługiwane przez program marki. Ciemniejszym kolorem są zaznaczone te, do których wykupiliśmy już dostęp. Natomiast jaśniejszy oznacza, że nie mamy jeszcze wykupionej licencji na daną markę. Oczywiście w każdej chwili możemy rozszerzyć zakres działania naszego oprogramowania o kolejne moduły, bądź wykupić doposażenie interfejsu w pakiet full. Oczywiście w drugim przypadku poniesiemy koszta pomniejszone o kwotę, którą już ponieśliśmy przy zakupie wcześniejszych modułów. Dodatkowo mamy tutaj dostępne dwie opcje, takie jak moduł o nazwie Demo i jak sama nazwa wskazuje, jest to moduł testowy, umożliwia nam on naukę poruszania się po programie bez podłączenia się do pojazdu. Wszystkie parametry w tym module będą fikcyjne i nie będą miały wartości diagnostycznych. Krótko mówiąc, jest to tryb treningowy czy testowy. Jest on również dostępny do pobrania ze strony producenta, co umożliwia zapoznanie się z programem przed zakupem. Dodatkowo mamy tutaj dostępny moduł OBD2. Jest to moduł, który otrzymujemy w gratisie. Można go wykorzystać posiadając interfejs oparty na popularnym ELM327, jak i oczywiście na oryginalnym interfejsie MAXIEKU, który zawiera wbudowany multiplexer odpowiadający za automatyczne dostosowanie się do danych warunków. Możemy tu diagnozować podstawowe parametry każdego pojazdu poprzez odczyt parametrów bieżących pracy silnika lub odczyt błędów. Zakres obsługi sterownika przez ten moduł jest zależny od producenta pojazdu. To on ustala, jakie wartości diagnostyczne chce udostępnić w standardzie OBD2. Teraz przejdziemy do podstawowych przycisków, które widzimy u góry ekranu. Od lewej, jak łatwo się domyślić, przycisk wyłączenia oprogramowania. Następna ikona to koło zębate, czyli ustawienie oprogramowania. Po wejściu w tę opcję ukaże się okno ustawień. W pierwszej zakładce mamy możliwość wybrania języka, w jakim chcemy się poruszać po programie. Druga zakładka to dane użytkownika. Tutaj wpisujemy dane, które chcemy, aby wyświetlały się podczas generowania raportów diagnostycznych. Mogą być to na przykład dane naszej firmy. Trzecia zakładka, czyli ustawienia aplikacji. Tutaj zależnie od urządzenia, na jakim pracujemy, dostosowujemy wygląd i działanie aplikacji. Mamy możliwość wyboru wersji na tableta oraz na laptop bądź komputer stacjonarny. Kolejna zakładka, czyli ustawienia połączenia. Konfigurujemy tutaj tryb połączenia z naszym interfejsem, odpowiednio przez kabel USB, następnie Bluetooth oraz sieć Wi-Fi. Dokładny opis konfiguracji połączenia można znaleźć w instrukcji obsługi. Ostatnia zakładka odpowiada za włączenie generowania raportów. Możemy włączyć opcję generowania plików w formacie XML z odczytu parametrów bieżących. Musimy jedynie zaznaczyć okienko i wskazać miejsce zapisu naszych plików. Oraz kolejna opcja, aktywowana w ten sam sposób, czyli automatyczne generowanie raportów z usterkami w postaci PDF. Kolejny przycisk na głównej stronie to znak zapytania. Po wejściu w tę opcję ukażą się kolejne ikony. Pierwsza, czyli informacje na temat oprogramowania, takie jak wersja oprogramowania, data aktualizacji czy informacje na temat licencji. Druga ikona, czyli klucz. To tutaj przy pierwszym uruchomieniu wpisujemy nasze dane licencyjne, które umożliwią nam obsługiwanie oprogramowania w wykupionym przez nas zakresie. To okno, jak i proces rejestracji zostało opisane w poprzednim filmie, do którego link znajdziecie w opisie. Kolejna opcja to informacje na temat wykorzystywanych przez program licencji oraz bibliotek. Nie ma tu raczej danych, które przydadzą się zwykłemu użytkownikowi, który ma na celu obsługę pojazdu. Ostatnia ikona odpowiada za zmianę koloru czcionki z czarnej na białą i odwrotnie. Podstawowe informacje na temat konfiguracji samego oprogramowania mamy za sobą. Teraz przejdziemy do połączenia się z pojazdem. Ja w tym celu wybiorę sterownik silnika, gdzie opiszę wszystkie dostępne funkcje, a samo poruszanie się po programie będzie identyczne dla innych sterowników. Może się różnić tylko zakresem możliwości. Z listy dostępnych licencji wybieram markę samochodu, a następnie model oraz rocznik pojazdu. Po czym z wyświetlonych systemów wybieram interesujący mnie sterownik, w tym przypadku sterownik silnika. Tutaj wyświetli się lista dostępnych sterowników w tym modelu.
U góry również pojawi się dodatkowy przycisk, a mianowicie Log. Jest to przycisk, który umożliwia weryfikację ewentualnego problemu z połączeniem. Mianowicie generuje on specjalny plik, który wysyłamy w formularzu zgłoszeniowym do działu technicznego. Tworzymy go tylko w momencie zauważenia jakichkolwiek problemów z połączeniem. Został on również opisany w innym filmiku, do którego odnośnik zostawiam w opisie filmu. Drugi nowy przycisk to ikona lupy. Klikając na nią uruchomimy automatyczne skanowanie wszystkich wyświetlonych przez nas sterowników. Możemy przykładowo przeskanować cały pojazd za jednym razem, podświetlając z naszej listy sterowników silnik, który posiadamy w pojeździe, a następnie kliknąć w lupę, tak jak widać na filmie. Oczywiście ja przewinę całe skanowanie, aby pokazać jeszcze jak wygląda końcowy raport. Mamy tam zawarte wszystkie błędy wraz z informacjami o pojeździe i naszymi wcześniej wpisanymi danymi. Zaznaczę, że wyświetlają się tutaj również informacje o braku połączenia ze sterownikami, których w naszym pojeździe po prostu nie ma. Wrócimy jednak teraz do momentu, gdzie byliśmy wcześniej, a więc z dostępnej listy wybieram interesujący mnie silnik, po czym łączę się z nim, wybierając ikonę dwóch skierowanych do siebie strzałek. Po połączeniu ukaże nam się pierwsza strona, która zawiera wszystkie informacje na temat sterownika, m.in. wersja sterownika, numer katalogowy, czasami również VIN. Wszystkie dane tutaj dostępne są zależne od sterownika, z którym się połączymy. Pierwszy dostępny przycisk od lewej strony, który widzimy po połączeniu, odpowiada za rozłączenie sesji, kolejny natomiast za odświeżenie połączenia w przypadku problemów. Następny przycisk, czyli wykrzyknik, to już sam odczyt błędów w sterowniku. To tutaj wyświetlają się kody usterek wraz z opisami oraz to tutaj usuwamy nasze błędy, klikając na przycisk z X-em. Następna ikona to odczyt parametrów bieżących. Zaznaczając wartości, które nas interesują, możemy obserwować pracę poszczególnych podzespołów na żywo. Przykładowo zaznaczamy okno obrotów silnika oraz temperatury płynu chłodzącego, po czym klikamy na ikonę aparatu u góry ekranu. Jak widać, uruchomiliśmy pogląd wybranych przez nas parametrów w czasie rzeczywistym. Tutaj również możemy włączyć małe okno dodatkowe dla danego parametru, które ułatwi nam śledzenie zmian. Robimy to klikając prawym przyciskiem myszy w miejsce wyświetlonych danych i wybierając przycisk Zoom. Możemy również zaznaczyć wszystkie parametry naraz, używając ikony z haczykiem. Natomiast warto wiedzieć, że wtedy częstotliwość ich odświeżania będzie ograniczona i zależna od ilości dostępnych parametrów w naszym sterowniku. Jest to spowodowane przepustowością danych po stronie pojazdu, a nie samym działaniem oprogramowania. Mamy też możliwość poglądu pracy naszych parametrów na wykresie graficznym. W tym celu klikamy na ikonę z wykresem. Tutaj ponownie możemy wybrać parametry, które nas interesują oraz kliknąć na ikonę wykresu z kółkiem, aby włączyć ich podgląd. Aby ukazał się pełny ekran z wykresem graficznym, wystarczy kliknąć na ikonę z wykresem oraz krzywą. Wyświetli się wtedy okno z diagramem, na którym możemy śledzić i porównywać wszystkie wybrane przez nas parametry. U góry oczywiście pojawią się kolejne ikony dotyczące tej opcji, natomiast są one potrzebne tylko w przypadku, gdy chcemy zbliżyć lub oddalić nasz wykres. Po sesji diagnostycznej klikamy ponownie na wykres z kółkiem, aby zakończyć pogląd parametrów i odblokować poruszanie się po programie.
Kolejna zakładka, którą się zajmiemy, to testy elementów wykonawczych. Jest to zakładka oznaczona żarówką na niebieskim tle. To tutaj znajdziemy wszystkie testy komponentów w naszym pojeździe. Zależnie od sterownika, w którym się znajdujemy, może być to lista testów, bądź jedna dostępna opcja, która wewnątrz zawiera szereg testów do wykonania. Możemy tu testować pracę różnych komponentów związanych z silnikiem, np. jak wentylator czy przepustnica, lub oczywiście w przypadku innych sterowników, np. pracę szyb czy świateł lub klimatyzacji. Kolejna ikona, która nas interesuje, to symbol młotka oraz wkrętaka. Jest to zakładka, która odpowiada za adaptację, kodowania oraz inne przygotowane procedury do wykonania. Tutaj ukrywają się wszystkie poważniejsze funkcje dostępne w naszym sterowniku. Przykładowo wypalanie DPF, kodowanie wtrysków, zmiana obrotów, kodowanie kluczyków czy inne temu podobne opcje. Wszystko jest, tak jak w poprzednim przypadku, zależne od sterownika, z jakim się łączymy. Są jeszcze dwie możliwe do spotkania zakładki, których akurat w tym sterowniku nie widzicie, a mianowicie konfiguracje, występują one w niektórych pojazdach i informują o aktualnym statusie funkcji dostępnych w naszym sterowniku. Krótko mówiąc, możemy tam sprawdzić, jaką wartość bądź opcję mamy aktualnie zakodowaną w danym sterowniku. I następna zakładka to inspekcje. Tam znajdziemy przygotowane interwały serwisowe bądź opcje związane z kasowaniem lub indywidualnym ustalaniem dni do następnych przeglądów olejowych czy serwisowych. Podsumowując. Przeszliśmy przez wszystkie podstawowe funkcje programu Maxi EQ oraz poznaliśmy działanie poszczególnych przycisków. Pamiętaj jednak, że ilość dostępnych funkcji i parametrów może się różnić zależnie od pojazdu. W celu zweryfikowania, w jakim zakresie jest obsługiwany Twój samochód, wejdź na stronę producenta i użyj zakładki funkcjonalności. Mam nadzieję, że przybliżyłem chociaż trochę obsługę oprogramowania Maxi EQ. Jak pojawią się jakieś pytania bądź wątpliwości, to zapraszam do udzielania się pod filmem. Pozdrawiam.